Wędrując po lasach w rejonie Szczecinka można natknąć się na duże osobliwości, nie tylko przyrodniczych, ale także pozostałości umocnień wału pomorskiego, niemieckich fortyfikacji wybudowanych w latach 30. wzdłuż granicy z II Rzeczpospolitą. Chcemy Państwu przybliżyć ich funkcje, kiedy powstały, kto je budował, jakie miały wyposażenie, no i na końcu jakie były walki w tym rejonie. Po przegranej I wojnie światowej zwycięskie mocarstwa traktatem wersalskim narzuciły Niemcom poważne ograniczenia. Zmiana granic, utrata twierdz na wschodzie, ograniczenie armii do 100 tysięcy żołnierzy oraz pozbawienie broni ofensywnych. W 1933 roku Adolf Hitler doszedł do władzy. Otwarcie mówił, że będzie dążył do rewizji postanowień traktatu wersalskiego. Rok później już zaczęły powstawać te umocnienia. W 1935 roku odtworzono Wehrmacht, jednostki pancerne oraz Luftwaffe, czyli typowo ofensywne bronie, a przecież umocnienia służą do obrony. Po co więc Hitler budował umocnienia, skoro przygotowywał się do kampanii? I to miały być kampanie, które całkowicie odmienią mapę Europy. Alfred von Schlieffen był szefem sztabu armii niemieckiej przed I wojną światową. Po przeanalizowaniu konfliktów, w jakich uczestniczyli Niemcy w XIX wieku, doszedł do wniosku, że walcząc z jednym przeciwnikiem odnosili sukcesy. Natomiast zmagając się z kilkoma państwami naraz, sytuacja się skomplikowała. Dlatego w 1905 roku opracował plan wojny błyskawicznej. Większością sił Niemcy mieli pokonać Francję w ciągu 6 tygodni, a następnie po przerzuceniu swoich wojsk na wschód rozbić Rosję. Jesteśmy we wnętrzu małego obiektu. Takich obiektów na Wale Pomorskim było najwięcej. Pierwsze obiekty, które powstały, były pokłosiem I wojny światowej. O przełamaniu umocnień, czy umocnień polowych w I wojnie światowej decydował karabin maszynowy lub jego zneutralizowania, jeżeli atakujący chcieli dokonać wyłomu w obronie. Z tego powodu w 1934 roku zaczęto budować tego typu obiekty. Do schronu prowadziło małe wejście. Jedna izba, w której znajdował się stolik, dwie ławeczki, na wprost karabin maszynowy za płytą pancerną. To miało zapewnić obronę przed artylerią przeciwnika, stąd te małe gabaryty. Małe wnęki na lampki naftowe, które miały zapewnić oświetlenie. W 1937 roku wyposażono tego typu obiekty w filtrowentylatory elektryczne. One miały oczyścić powietrze z wszelkich znanych środków trujących i zapewnić bezpieczeństwo załodze. Czyli wygoda była no, niewielka, ale ze względu na swoją wielkość obiekt był trudny do trafienia przez artylerię przeciwnika. Zaczniemy analizować obiekt od samego wejścia. Na ścianie znajduje się sygnatura literowo-liczbowa. Demin nazwa odcinka. 37 kolejny obiekt liczony od południa. Baujahr 1934 rok budowy tego obiektu. Zanim człowiek się dostał do obiektu, trzeba było otworzyć drzwi. Za moimi plecami jest osłona wejścia, czyli możliwe było prowadzenie ostrzału. Nawet jeżeli drzwi zostałyby sforsowane, możliwe było prowadzenie ostrzału do wbiegającego przeciwnika. Tu mamy strzelnicę obrony wejścia. W takich wnękach były łącznice, które umożliwiały łączność przewodową z innymi obiektami. Te małe wnęki są na lampki naftowe albo karbidowe, które umożliwiały oświetlenie. Ponieważ obiekt jest żelbetonowy, listwy drewniane były opisywane po to, żeby jeżeli trzeba będzie wbić jakiś gwóźdź czy powiesić wieszak, żeby było wiadomo, gdzie można gwoździe wbijać. Tu mamy otwór wentylacyjny. Ten otwór
służył do wylotu spalin, ponieważ w tym miejscu był piecyk, który w okresie jesienno-zimowym miał zapewnić ciepło w samym obiekcie. Początkowo obiekt był wyposażony w stół, który po odsunięciu tych zasów można było otworzyć. Z dwóch stron były podnoszone krzesełka. W 1937 roku zmieniono koncepcję. Zaprzestano wyposażania obiektów w ławeczkę i stołki. Natomiast mocowano taśmy, na których znajdowały się trzy prycze. Trzy prycze z jednej były, trzy z drugiej. Tak, żeby łącznie sześciu żołnierzy mogli tu w okresie walk nie tylko pełnić funkcję bojową, ale też socjalną, czyli mieli się tutaj przespać. Mimo że obiekt jest jednoizbowy, jest wyposażony w wyjście ewakuacyjne. Gdyby z jakiegoś powodu zniszczony został blok wejściowy, do wydostania się z obiektu służyło wyjście ewakuacyjne. Zewnętrzna ścianka była wykonana z cegieł i z słabej zaprawy. Następnie wprowadzano dwutorowniki, które uniemożliwiały po zburzeniu nawet ścianki dostanie się do wnętrza obiektu. Czyli w momencie, kiedy trzeba by było użyć wyjścia ewakuacyjnego, należało zdemontować dwutorowniki, zbić ściankę, piasek się sypywał, żołnierze mogli wyjść. Przed schronami bojowymi były równie ogniowe. To jest taki wachlarz 65 stopni, bo tyle pokrywał karabin maszynowy osadzony za płytą pancerną. Około 50 metrów i ten wachlarz na końcu i na początku był dodatkowo zabezpieczony przeszkodami drutowymi, czyli atakująca piechota dopiero w ostatniej chwili orientowała się, że spotykają przeszkoda. Cała ta równia, ona teraz jest zadrzewiona, cała ta równia musiała być całkowicie pozbawiona drzew i krzewów, po to, żeby nie było możliwości ukrycia się przed ogniem z karabinów maszynowych ze schronu. Jeśli w pobliżu przez linię schronów przechodziła jakaś droga, w pobliżu pierwszej linii sytuowano schrony garaże na armaty przeciwpancerne. Przechowywano w okresie ostrzału artyleryjskiego armatę w środku, natomiast po ustaniu ostrzału wyciągano je na stanowisko polowe, tak żeby prowadzić ostrzał w kierunku zbliżających się pojazdów. Pomieszczenie, w którym się znajdujemy, było na armatę przeciwpancerną. PAK 36, kaliber 37, skuteczny zasięg ognia 500 metrów. Wtedy, kiedy budowano te obiekty, to była wystarczająca odległość. No już w okresie kampanii Barbarossa okazało się, że ten kaliber już jest zbyt mały. Z tego powodu te działka pod koniec wojny już nie spełniało swojej funkcji. Natomiast jeśli chodzi o samo pomieszczenie, oprócz działka na półkach znajdowały się skrzynki z amunicją plus elementy, które służyły do konserwacji i czyszczenia broni. Drugie pomieszczenie było przeznaczone dla kanonierów i podobnie jak w pierwszym obiekcie znowu mamy stolik, dwa stołki do siedzenia, natomiast na noc na hakach podwieszano hamaki, żeby żołnierze mogli odpocząć. Obiekt jest sygnowany, czyli mamy sygnaturę odcinka, te
W tym wypadku jest to schron, garaż na armatę przeciwpancerną i numer na odcinku. Czyli jesteśmy w drugim obejściu tego typu na odcinku Deminek. No i budowa znowu, 34 rok. Łącznica, telefon służący do komunikacji z innymi obiektami. W tym odcinku to już koniec. W kolejnym przejdziemy do bardziej złożonych schronów, które powstawały i w tym samym okresie, i w latach późniejszych. Bardziej złożone, bardziej dopracowane. Ale to już, jak powiedziałem, w następnym odcinku.